Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dzisiaj odbędzie się tajne posiedzenie Sejmu w sprawie cyberataków. Początek o godzinie 9. Trwa śledztwo po ataku hakerów na szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Hakerzy włamali się na prywatną skrzynkę mailową ministra oraz jego żony. Minister zapewnia, że nie znajdowały się tam informacje o charakterze niejawnym. Na rosyjskich portalach są jednak regularnie publikowane materiały, które rzekomo mają pochodzić ze skrzynki Michała Dworczyka. Do ataków hakerskich dochodzi coraz częściej. Próbowano wyłudzić nawet hasła do skrzynek posłów. Jest to duża skala, która nie ogranicza się tak, jakby niektórzy oponenci nasi chcieli, tylko do jednej osoby, lecz dotyczy wielu osób. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do marszałek Elżbiety Witek o zwołanie posiedzenia Sejmu, aby przedstawić całą skalę cyberataków na polityków. Obowiązuje regulamin ten stały, niekowidowy, czyli wszyscy posłowie muszą być osobiście na sali posiedzeń. Przed wejściem na salę sejmową wszyscy posłowie będą musieli oddać urządzenia elektroniczne. Odłączony zostanie dostęp do internetu. Służby będą natomiast czuwać nad bezpieczeństwem obrad. Tuż po ogłoszeniu tajnego posiedzenia Sejmu doszło do cyberataku na polskich parlamentarzystów. Poinformował o tym poseł Radosław Fogiel. Ktoś podjął próbę wyłudzenia danych do poselskich maili. Każdy może być narażony, a w kwestiach bezpieczeństwa w sieci odbywa się ciągły wyścig zbrojeń. Opozycja twierdzi, że rząd chce coś ukryć, dlatego posiedzenie będzie niejawne. Pan premier próbuje zrobić ze swojej nieudolności sprawę narodową, bo to minister jego rządu został zaatakowany. To minister jego rządu ma wielką wpadkę. Nie ma podstaw do tego, żeby to w sposób niejawny przedstawiać i dyskutować o tym, bo my jesteśmy wszyscy osobami publicznymi i informacje, które zamieszczamy, też społeczeństwo ma prawo poznać. Odpowiedzią na ataki powinny być nowe procedury, które utrudnią dostęp do skrzynek mailowych polityków i najważniejszych osób w państwie, podkreśla ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Adam Krampichowski. Można ten poziom bezpieczeństwa na pewno podnieść, ale nie ma takich systemów, które w 100% nam zagwarantują, że nikt się nam na to konto nie włamie. Konieczna jest też ciągła edukacja na każdym szczeblu, dodaje inny ekspert Sebastian Trojek. Tak naprawdę toczy się wojna, tak, w tym świecie cyberprzestrzeni i na tę wojnę musimy mieć odpowiednie narzędzia, musimy się zabezpieczać. Czasami musimy działać też ofensywnie, musimy odstraszać tych potencjalnych hakerów. No, to jest ten element, z którym będziemy mieli do czynienia i który będzie się cały czas rozwijał. Większość cyberataków pochodzi za wschodniej granicy. Rosja od lat prowadzi wojnę w cyberprzestrzeni.